Mroźne uściski dla was. Dzisiaj zagramy sobie z kolejnym ukrytym buildem na naszej serii. Oto build. Tłumaczę wam pokrótce, jak on działa. Ma na zasadzie po prostu pokazać naszym przyjaciołom kochanym z solo kolejeczki obiektywy, gdyż wiemy, mają często problemy z znalezieniem jakiekolwiek. Więc oto jest build. Jak to się wszystko synerguje, jak to wszystko działa. 5 sekund, no wiadomo, żeby dłużej użyć mapę. Jest to matematycznie lepsze niż po prostu 20% wolniejszego użycia. Więc po prostu bierzemy 5 sekund. No jakbyśmy chcieli to destakować, no ale nie chcemy, bo musimy wziąć soczewkę, żeby inni widzieli. Otwarte karty. Nie działają z mapą, ale go biorę tylko dlatego, że Kinred i Detective Scanners jest ulepszone. Kinred z otwartymi kartami jest genialne. 32 metry widzenia killera jest strasznie silne. A Detective Scanners pozwala nam wzięcie tych addonów do mapy, jakich mamy. Gdyż po pierwszym generatorze oznacza nam to całą mapę. No i Streetwise możemy wziąć również Build to Last, ale ja wolę Streetwise'a tylko dlatego, że nie musimy tracić czasu na ładowanie mapy ponownie. No i buffujemy swoich teammate'ów. Build działa całkiem spoko. Jeżeli killer nie nałoży na początku ogromnej presji, generatory będą leciały. Gwarantuję wam. Postaram się wam to udowodnić. No i zapraszam do oglądania. Przejdźmy do meczu. W sumie zacząłbym od wczytywania już mapy, ale teraz tak na myśl, nie licząc tego, że nasz team będzie o RPD. Jak chcecie zamienić Kinred i nie chcecie otwarte kart, to możecie wziąć Inner Healing, to się chyba nazywało. No to jak się niszczy, to ten to dostajecie heala. I możecie zamienić Open Handed na niszczenie szybciej totemów. Jeżeli chcecie po prostu niszczyć szybciej te totemy, ale myślę, że to jest pętne i dalej lepiej byłoby zatrzymać te Kindred, chyba że po prostu Open Handed weźmiecie i za to weźmiecie Inner Healing, jeżeli naprawdę heal potrzebujecie. No ale to jest personalny wybór. Ja myślę szczerze, że heal jest niepotrzebny w momencie, kiedy ma się mapę, bo można znaleźć apteczkę. No w sumie no jest zawsze ta szansa, są trzy skrzynki. A jak nie, to teammate'a po prostu przy generatorze i tyle. Corrupt Intervention. Ashley już niszczy totemik. Oj, straszna mapa na killera. Fajnie, że mamy mapę teraz na taką sytuację, bo Ashley będzie mógł zmieniać miejsce dla totemy zależnie od sytuacji. Tworzy skrzynkę na przyszłość. Teraz tak ma teraz mi. No i widzicie, ja sobie to wyrzucę to na ziemię, dla teammate'a będzie albo dla mnie. Zacznę niszczyć totemy. Chociaż to jest właśnie zagwozdka, albo nie, po prostu wystarczy mi lokacja tych totemów, Ashley będzie zmieniał. Oni. Nie spojrzałem, która to strona skrzydła, ale widzę już w sumie, że to jest ta lewa. Ja będzie miał Noeda. Po prostu przejdziemy się po wszystkich totemach. O i może teraz tutaj zobaczyć. Zakradnimy się. W sumie nie używamy ładunków mapy jeszcze. Już tak za dużo zużyliśmy. Musimy jakby upgrade'ować mapę. Uj, a tamta lupa jest sobie bezpieczna w pozorom, bo tam są skrzynki zielone, które mu blokują flip, dość flipa. I dobra, pokażmy teammate'owi całą mapę. Ja jeszcze pójdę tworzyć tą skrzynkę również. To niby 16 sekund, no ogólnie nie op... Oj, może nie otworzymy. Jesteśmy w czasiku. Długa strasznie lupa.
Ale właśnie zaufałem jeszcze, że coś spieprzy ten typ. Wróćmy do archiw, chociaż tutaj jest jeszcze niebezpieczniejsza lupa. Dlatego ja to po prostu zignoruję i przejdę tu za kartonem. Niestety. Mogłem zostać na tamtej lupie. Ale widzę, że tu palety nawet się nie wygenerowało, więc... Bo tylko po lewej stronie. Więc unlucky dla nas. O, widzę, że tutaj taktyka jest objęta. Dlatego będziemy po prostu teraz ufać, że teammate'ci nie pozostają mnie tu na śmierć. O, to killer jest przydatne. To jest jakiś bambus, raczej powinni z łatwością ratować. A nawet nie, to możemy się tradnąć. Kurde, chciałem wejść w to, ale... Będzie ten tunelowany? Czy będzie tradował? Będzie tradował. Ja zacznę gana robić po prostu. Musiałbym być zdrowy, żeby się tradnąć. Oj, kurde, to jest właśnie DBD. Najpierw co, teraz możemy zrobić to, rushować gana i się tradować. Więc w sumie za jakieś 40 sekund ktoś musi się wymienić. Im pokażę, gdzie są geny. Kurczę, bloknęło mi. Ale to nic, pokażemy, gdzie jest reszta genów. I tutaj kolejny value. I utracimy czasu. Kurde, tylko gdyby ktoś zaszleja, by się wymienił, a ja nie mogę. Jestem ranny. Muszę przykleić piłę. Kurde, jak mu wejdzie drugi stage, to tragedia. O Jezu, jeszcze z kliczeka nie trafiłem. Za szybko. No przygrała mu się raczej piła, no już powinna iść, nie wiem co, no szczerze, ale przy okazji już nie będzie. Dobrze, mamy kurde taki nerd, bo teraz będzie... Będzie czy nie wejdzie. Mi się wydaje, że po prostu wejdzie, no niech on to traszuje, no kurde, no. Dobrze! Ready! Nie no. Gridowanie białe się zakończy. Ale tak bloknie mi tego gena. Kurde, serio padłeś? Może DS-a ma. Kopium. No ja już idę do tamtego gena. Zablokuję go. Pokażmy tu geny, całą mapę. I lecimy dalej. Nie wiem szczerze jak Ashley umarł, to był... Tutaj mógł iść na górę, mógł... W borrow time'em. No Boże, skurycz ma. Kurde, teraz widzę, że tutaj może gierkę zaczynać, ale to i tak on. Nie zmienia faktu, że jest tragiczny. Po prostu obróćmy się. Może mieć nawet, no tak zagrał w sumie. Nie dziwię się też, jak będzie ruskim. Zazwyczaj przeważnie oni tak grają. Może zdążymy? Nie, adrenaliny nawet nie miała. Może mieć barbę, zobaczymy co on robi. Pusty totem. Pojechał do drugiej bramy. Chyba? Tak, bo odchodzi. Teraz chyba wróci. Dobra, super, mamy czas. Ja oznaczę tutaj im wszystkim totemki. Będzie czy nie będzie, no ale zobaczymy, dobra. Chyba będzie, bo coś tak, a nie pił używa. Albo wraca do bramy.
Zobaczymy, czy ona będzie to otwierać. Otwiera, no to musimy się dać do drugiej strony mapy. Zobaczymy, co kim idzie za mną. Prosty tunel. O kurde, wyszedł tędy. Nie dojdę do tej palety. 300 km jeszcze do niej. No szkoda, szkoda, te leczenie jednak by się przydało teraz, to bym... To by mi się udało uciec, ale tu będzie hak. Łatwo będzie to skampić, znaczy ja już nie żyję. Bardzo daleko jest ta brama. Więc ja po prostu pójdę górą. Rzeczywiście mądrzejszy górą, bo pójście niż dołem. Apteczka. Się wyleczy w sumie. Właśnie walił z tej apteczki, którą na początku otworzyliśmy. Coś tu biega. To był chyba Mustafa. No i przez to patrolować bramy. Znaczy zaczął. Zobacz. O, kurczę, tamtą drugą bramę otworzył. No i skaczmarki. Spróbuję zbejtować. Się udało. Mamy teraz dobry dystans. No nie wiem, jak to jest medium. Którym stroną będzie chciał wyjechać? Tędy. Zobaczmy. Jejku, jejku, nie wiem. To jest ławeczka. Nie wykręci tego. A teraz to może wykręcić. Nie wiem, czy grzanie mu kiedyś wejdzie? Trzyma pół godziny tą piłę. Teraz padnę przez to. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi z mechaniką przegrzania. Trzymał tą piłę 3 lata. No ale no, typ jest beznadziejny. Zabił tylko dwóch. Tym bardziej, że nie wiem, co się dzieje z tą mechaniką przegrzania. Typ przytrzymał sobie 30 sekund, 40. Zobaczmy jego perki. No. Speed, charge i o. Decrease hit. A nie, to jest... Nie no, while charging, to tak. No ale to i tak, dwa dony i co, i mógł piło używać już Infinity. Tyle, że teraz będą grali z czegoś, co to nie rozumiem. Na normalnych zasadach, jakie są ustalone, bo coś ostatnio pod tym resetem rank ludzie chyba serio teraz speedrunują do tego jedynki na klerze czerwonej. Co to czuć? Macmillanek. Niestety Shelter Woods. Nie lubię tej mapy. Ale z mapą sobie poradzimy. Ogólnie to polecam wam krycie tej mapy, po prostu zmienienie postaci w ostatnim momencie, ale konsekwencja może być tego, że killer będzie trochę niezadowolony i będzie chciał was tunelować. Dyrecz. Nie zamykam szafek na początek, bo nie wiem, co on robi, nie chcę być złapany. Jak zobaczę, że ktoś będzie ganiany, to po prostu wtedy. A, użyję sobie mapy. Myślę, że niszczenie totemów jest dobrym startem, jeżeli chcemy się sukcesywnie pozbywać noeta. Właśnie tak zauważyłem, że te noety są częściej brane. One po nerfach strasznie się mieszyło te zużycie. Aż do poziomu praktycznego zera. Ale widzę, że killerzy lubią się teraz wspierać tym perkiem. Pytanie, gdzie tu jest szafka? Tutaj. Dobra, nie zamykam jej. Nie zamykamy tej szafek, bo nie chcę być naprawdę chwycony i oddanie darmowego killa. Chyba to tam będą zniszczone. Oj, coś. Szybko mu wejdzie w sumie ten tryb nocny. O, wiemy, że teraz możemy zamknąć tę szafkę. Spokojem ducha. Zniszczymy ten totem. Mam nadzieję, że Ace nie ma buna, bo jak tak, to sorry, Ace'ik. Ale mamy konflikt interesików tutaj.
zaraz będzie ciemność, więc musimy uważać. On wtedy ma aury na nas. No, może nie dokładna aura, ale po prostu ma instynkty zabójcy, jeśli wiecie, co to jest. Musimy teraz po prostu nasłuchiwać szumu. O, ale w sumie to jest dobry sposób na przetestowanie nowego feature'u z właśnie tą aurą serca. Czyli automatycznie wykryje podejrzane dźwięki, czyli muszę nasłuchiwać. Teraz w sumie jak ma barwy, to odpali. Tak musiał gdzieś od razu. Pozwolę sobie dokończyć tego gena. Kurde, oni się tepną, to akurat źle. Ejsik, ufam, że Ejsik sobie pójdzie do niej. Ja w spokoju zrobię tego gena do końca. Chyba nie ma żadnych addonów, raczej na pewno tepną się. Ale przynajmniej save'a zrobił, jakby tego nie zrobił, to byłoby tragedia. Zacznijmy używać już mapy. Skautujemy teammatecikom na wszym. Czy on tak slaguje? Niegrzecznie? Kurde, że tunelujesz? Proszę pana, tutaj nielegalne takie rzeczy tutaj są. Ale plus jest w tej sytuacji, że ją wyleczymy. I uciekajmy teraz lepiej, bo darmowe hity przyspieszą mu dość szybko. Znowu tego stage'a hunta, nie wiem po co on takie hity. Chociaż w sumie każdy w sankochtera hita to by nie powiesił, a tak to samemu to jest dosłownie strata stage'a. Teraz myślę, że jest dalej niezadowolony, killer będzie się teleportował, ale on będzie raczej... Nie no, nie zabijaj się. Błagam, no typy, no grajmy, tutaj jeszcze dwa geny. Jeśli zrobi, będzie dobrze. Ja pokażę wam, gdzie są generatory, no wszystko będzie git. Chodź, wyleczę cię, bo to niebezpieczne. Nie no, nie rób gena, proszę, proszę, nie róbcie tak. Nigdy, nigdy. Gen jest dopiero świeżo zaczęty, lepiej się wyleczyć. Tym bardziej, że widzimy, co killer robi. Może zdążymy, ale no nie wiem, no ile to jeszcze, 20 sekund gena, 16 heal. Ace jest ranny i zganiony. Nie widzę tutaj dobrze. Bardziej teraz, jeszcze w tym świecie ciemności. Ale tu szafki nie ma, więc może zdążymy. Ewidentnie coś kombinuje Dredge. Dobrze, tu szafek nie ma. To jest jedyna sytuacja, która chyba nas ocaliła w tym momencie. No, próbował coś jeszcze wyhitować tu. Zniszczmy ten trzeci totem. W międzyczasie chyba jest piwnica, ale no ale nie, raczej byłoby niżej. Szukajmy. Niestety, czyli została zauważona. I się traduje? Nie traduje się, kochana, no nie traduje się, bo tutaj. Ale walił. A ja idę do domu killera sobie. Volt na okna jeszcze. Jakbym dostał tego hita, to bym umarł wewnętrznie. Będzie chciał voltować, a nie zdąży depnąć. Nie wiem, czy on trzyma tego ducha, więc po prostu stawię tą lupę. Puszczę ją. Kurde, oni się tutaj leczą. Nie wiem, co on robi, mi goni, ale... A sobie zajebiście, kurde, to... Stawi mnie. Tam mi szafeczki tutaj. Nasza nadzieja. Nie wiem, czy oni naprawili tego błąd, że polegało na to, że jak się zamknęła szafka obok, to on zawsze się teleportował do tej zamkniętej. Bo ostatnio, jak zamknąłem w Killer Shagu jedną szafkę, to i tak się teleportował do tej otwartej. Co prawda był wtedy blisko, więc to mogło mieć znaczenie, ale nie wiem, czy już to działa. Jak ktoś wie, to proszę dać znać w komentarzach. No i widzicie. Dwa geny mamy tylko. Wszystko idzie tak naprawdę wydajnie. Pokażę jeszcze Jill.
wiem, że się chase'uje, ale będzie miała na uwadze przynajmniej, gdzie są jakieś haki, żeby od nich nie paść. Czy właśnie paść. Nie ma deadlocka chyba, więc mogę w sumie zrobić tego gena w spokoju ducha. Pytanie tylko teraz, gdzie on robi to. Są dwa totemy na mapie. Tutaj. On może mi siada ralinę. Nie chcę tam. No tam to gena dla punktów, ale... no niestety nie sklirnęliśmy wszystkich totemów, ale mam Noeda tutaj, więc... Więc jest super, właśnie dzięki mapie. Szkoda, że mi się nie udało, no ale widzieliście, geny pędziły. Pomimo stracenia teammate'a bardzo szybko. To ty po prostu traci tego Neda. No szkoda, że ona tam jeszcze się nie... Tak, nie wiem, z 15 sekund, nie no, trochę więcej bym musiała. Z 20 przynajmniej gonić. Przydałoby się tego Ace'a wyleczyć. I tytuł Ace'ika, no i teraz lipa, chyba już będzie koniec. Ace'ik. Szkoda, że on nie słyszy już moich kroków. Znaczy on słyszy, ale jakoś nie chce. Ace'ik, Ace'ik, tutaj ty gracz jest chyba na niewidzialności jakiejś. Nie, bo w szansy nie może być. Kurde, że ktoś... A, no to widzicie, dobrze mi się wydawało. Nie przyjmuję hita, bo Barola zdąży na bezproblemowo, tylko muszę zobaczyć, gdzie ona pędzi. Bemowanie ta killera w momencie, kiedy się jest rannym, to nie jest zbyt mądre. Pokażę jej, żeby przyszła. Kurde, jakiś meta build na tym dredżu. Insidious. Bez otwartych bram nie ma co się tradować, więc on, ja tutaj uważam to po prostu już za stracenie życia. Bramy są gdzieś tam. Jeszcze sprawdzę dokładnie. O kurde, że on to kampił. Dobra, wiecie co? Ja nie chcę wstać z tajża. To już jest koniec i tak gry dla niego. Po prostu ucieknijmy. Sorry Ace'ik, ale niestety Dredge grał brudno. Widzicie? Brama znaleziona. Ja nie wiedziałem, gdzie jest szczerze brama. Mapa mi pomogła. Nie. Samemu w momencie, kiedy moment grapów jest jeszcze w grze, to nie można go uratować samemu. Tym bardziej, że ja nie mam żadnych perków, żebym wspomógł tego save'a. No i widzimy. Dzięki mapie zdołaliśmy wygrać ten mecz pomimo tak naprawdę 3-1. Więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się kiedyś tam, na pewno. Cześć.